Pyk. I pyk. No to... Let's go. Lecimy. Ja grałem ty, nie? Tak, ty ten. Chyba 200 lat. Dzięki. Copy. Okej. My tu mamy. Dobra, trzeba iść kogoś zabić. Poszła. O, give this to Emil. Co? Nie. Wilson. Zagraj na automacie. Musimy pozagrać na automacie. Podaj dziennik Emily. Emily! Emily! Chodź gdzieś na automacie. Gdzie ona jest? Zniszczycie. No, sprintuj. Test. Biegnie jakby miał już kreta, kurwa. Let's play. Cool. What's this? It's an arcade game. A what? To jest Pong? It's an arcade, man. Come on, let's play, I'll show you. Sure. Show me how. Don't go crying if I beat the shit out of you, though. Wow. Fuck. Trofeła. Yeah. Oh, that's best of 50, 60. Oh, co porobił? A, opie, nie masz to szans w ogóle. Ja nie lubię takich starych, brzydkich gierek, to kupi... To jest e-gaming, hopie. E-gaming, kompetitive. Ja ci pokażę e-gaming. Ja już zabrałem kiedy w to. Bez what? Road to Grandmaster. Ale to jest głupie, bo tu można noszoną robić. Kurde, widzisz? Real e-gaming. No, come on, bro! Najlepszy e-gaming. 30 FPS. Aha, i co ty na to? What? Czy będzie wielki comeback? Nie będzie. Nie będzie. Comeback is not real. Zobaczysz. Czyżby? No nie, nie. Czyżby? It's impossible. No, przecież to tknąłem. Lol? What?
Okej. Okej. Chyba się czas skończył. Pewnie koina trzeba wrzucić. No to ja nie mam pieniążków. Teoretycznie to to jest best of 15. Nie, best of 13, bo no, musisz 7 wygrać. A my, że... A czekaj, czy możesz mnie eskalować jak ci ci? Na siłkach? Nie wiem, gdzie ty jesteś, chyba. Chyba nie. Nie, mogę no nie tylko patrzeć, jak się męczysz. Dobra, do 13. 13 to jest fajna liczba. Dobra. O, 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 o! Cześć, Otaś, demon ci wita. Cześć, demon, ty stara kurwo. Rzutki. Ja czytałem, co żeś pisał, żeś czytał, żeś pisał. No, a propos rzutek, nie? No, no. Czemu jest X? Nie mogę rzucać? Chyba, że ja mogę jakoś się dołączyć. A, bo jesteś w strefie, dlatego może, żeby cię nie zabił. No. Alright, I got this. Watch me. A, gdzie trzy? Ja ci pokażę. Tak, czy będzie 180? Patrz. A wiesz, że najwięcej punktów nie jest w środek? Jak nie? No nie. Jeśli to jest 50, to możesz mieć potrójną 20. A to chodzi w rzutkach. Ja nie wiem, my się nie znam na rzutkach. Da się zrobić zoom? Aha. No to fajnie. Jest taki zoom? XD. A fajna mechanika nawet jak na grę wrzutki. Celowi najbardziej zasłania. No dobrze, tak się bawimy. Za ten czas... Co tu pójdę? A tutaj na obrzegu to ile jest punktów? To jest double, czyli podwójne. Czyli tu jest hit podwójne. Czyli musisz potrójną 20 jest najwięcej. Beautiful. Nice. Ja tu było... Jak? Co? Pierwsze co przyszedłem to coś tam... O, motory, coś tam... Ledwo co przyszedłem i już mnie obraża. Okej, wszystko w swoim czasie. Otworzyłeś już wrota hangaru? Nie, odczepiłeś nie. Wąż? No nie, nie. To jak ty chcesz lecieć? Ja chcę rączki sobie umyć. Chyba bardziej higienne. Ja nawet nie wiem jak stąd wyjść teraz. A ja powiedziałem cześć i mnie zignorowali. No cześć Arki, wybacz no. Cześć Arki. Jakbyś nas wyzywał, to byśmy od razu cię zauważyli. Właśnie. My czytamy tylko negatywne komentarze w internecie. No, co to tu byłeś chyba? Well, I never saw this one coming. My own picture in the paper. Oh. I can't move this plane if you don't unplug the fuel line. O, woda. O. Będę chciał taki jeden we własnym biurze. Tego. Tego. No, a tu już nic nie ma ciekawego. Odczepiony. No dobra, już czekaj, jak tu się otwiera? Ty tu otwieracz do biletów. Siłą! Wybędę. O nie, Alki nas obraża. Alki nas szkaluje. Cześć, Ted. No siema, Tedziku. Come on, guys, get in the plane. We're ready to go. Dobra, dobra, lecimy. Leo, let's go. Let's go. I wracamy do punktu, gdzie zaczynaliśmy. Punktu wejścia. Odejścia. Zejścia.
ten samolot leci, czy wisi w powietrzu? A może oba naraz? A może? You nervous? No. You? A little bit. Daleko, że jesteśmy chyba, a to idzie pod sam koniec gry. No. That's good. Yeah. To już było. Była pierwsza chyba cutscenka. Jak z tym dialogiem. No. Możliwe, że tak było. You know, I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Okay. Prawie koniec. Write her a letter. What? Look, I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda. So I decided to write her a letter, and it worked. I laid it all out, and she gave me a second chance, you know? I'm just saying that writing a letter really helped, you know? I mean, of course, it's up to you. No nie do końca, prawie koniec. Zostało wam... To, you know, anyways, look, I'm just saying... Z jedna godzinka może, no to idealnie. Godzinka. Czyli koniec. Czyli koniec. Ostatni czapter. Największa szczelina w Kambodży. Obok Mazurska Pomorskiego. Anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Thank you. Yeah. I pewnie nie przeżyjemy. O nie. Wszyscy umrzemy. O mój Boże. I co, Wal to było? Nie Wal to było. A kiedy sobie kupiłeś kurwa tego Detroit? Co? Kiedy sobie kupiłeś tego Detroit? Ja kupiłem, demko było. Detroit ma dopiero premierę 25 maja. Myślę, kurwa, kiedyś ty po pierwsze w to zdążył zagrać, a kiedy skąd to już kurwa ma. Czyli no demo wyszło tam w jednej misji, która no mówi ci, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Jeśli cała gra będzie taka sama jak demo, to chłopie, mamy gier roku. Battle Royale! Jaki Battle... Crysis! Opie. Far Cry. Takie rzeczy w Crysisie były. No jedynce, jak się leciało w dół. Saints Row 3. Największy crossover ostatnich dni. O, jany. To poczekaj na karaoke, o. Someday. What? Oh fuck! Brawo! Dobra, YOLO! Może tu działa jak Radical Heights. Help me! Brawo, kurde, pomylili sobie uczepkę od... Nie, no. Co za agent? Co za agent? Ale no homo. No homo. Jezu. Exit. How come you're so afraid of heights? Are you shitting me? Are you seriously gonna ask me that now? Why not? Just graj ze znajomym, jakbyście byli w tym samym pokoju. Dobrze, Sony. Okej. You got me? Yeah, I got you, Neo. Don't fucking drop me! Just hold on to me, okay? I mean it, don't drop me! I won't. Okej. That was the last time I listened to your fucking ideas. Take it easy. You're still alive, aren't you? I'm just saying, I almost died. No, you didn't. Let's get going. Oh, shit. Możemy już strzelać?
You think Harvey still got the diamond? I do. What makes you so sure about that? I don't know. A gut feeling, I guess. And it's not like it's easy to sell something like the Black Harlow. I still don't get how the hell you pull that off. Well, I'm actually good at what I do. Się przeszli. O kurde, Janusz. No jak się celowałem, się strzelało. Nie, L2. Okej, celuj, strzelaj. To co? Tak jak robię speedrun. To podejdź tam, a ja będę cię osłaniał ze z góry. O, fuck, nie tak dalej. Czy ja mam strzelać w dłoni? O, czekaj, jak ktoś idzie. Tam, nie. Nie, chyba, nie, ja chyba muszę ich ten. Czekaj, możesz ich... Ale jak ty strzelisz, to tamten się dowie. Gdzieś strzelina, to nie miałeś tu podejść ze mną, żebyśmy we dwóch ich zdjęli na cicho? Możemy też i tak zrobić. Znaczy wiesz, że jak chcesz napierdalać, możemy napierdalać, to lotta. Nie no, zróbmy to na stealth. Dobra. Znaczy, 3, 2, go. Chyba się nie da. Da się. Ale nie byłeś potrzebny. Ale, nic mi się nie wyświetliło. Jak zwykle. Dobra, teraz ja tego chcę. To jest mój cel. To jest moja ofiara. Zjem go. Nie żeby coś, ale w ogóle próbujesz go osłaniać shotgunem z karabinem, gdzie tam blisko. Ej, to jest przemyślane wszystko. Battle Royale. Fortnite nie graliście. Shotgun ma, jest jak snajperka. Get over here and help me, will ya? Już. Wojtek. Te gamingowe taktyki, kurde, no oczywiście, że jest tam. O! Ghost Warrior. No shit. That way. Tak. No, chciałem zrobić covering fire. Sam? Idź! Go! Go! Ściągam jego ogień. O kurde. Do wyboru? Yeah, do wyboru. Wjeżdża! Ręką wyłamuje drzwi. Surprise! O, masakra! Tylko nie padł! Przynajmniej nie ma scope swaya. Nie, nie. O, fuck. Gabina mnie się zepsuła. Mnie się przeciwnicy nie respują już. That's good. Chyba już wymordowałem, a nie. W tym momencie idą. O, zabiłem kogoś. To się nazywa dysonans ludonarracyjny. Chociaż w sumie nie. Ta misja tak bardzo MW3 śmierdzi. MW3? No, w kopie. Jeden grał takim działkiem, turetem się przełączał, a drugi ten. Drugi musiał być po mapie. Jednego ci nie zdaję, bo go nie widzę! Hello?
Ty! Boom, headshot, kurde, no. Penetracja nie ma. Jedzie na blisko, to jest kurde na easy, jak to gramy. O kurde, fajnie, że pokazali mi strzałki, gdzie ma iść. Zobacz tego na wieżyczce. Roger dead. Cover me. No dostał bar nie z 5 razy. NAI. Wow. A ten co, makarena na pierdziela? Padrzynka jak złamana. Makarena. Ciekawe co on robi. Chcesz spoiler, co się stanie jak ich zabijecie? Takie nie mające znaczenia w fabule. Umiem? Ha. Robi to ciebie? Chwila. Come on, Leo. Looks like we're not using this bridge. Jak nie skorzystamy? Ha. A nie skoczymy tak po prostu? No to jakiś easter egg znajdźku. One view, huh? Too bad I'm not on location. Wow. I didn't know Mexico was this beautiful. To Meksyk? Mexico. Czyli Meksyk. Nie, to nie jest Meksyk, to jest Mexico. Vincent, help me up, I need help. I to było jakieś załamanie dźwiękowe. Wait. Lubimy stealth? Nie za dużo ich? Odio los pinches mosquitos aquí. Hej, tu jestem! What? Nagle mi się sterowanie zmieniło, już nie kwadratem się odchylam, tylko x-em. Destrukcja otoczenia, widziałeś to? Kurde, Levolution. To ten. Okej, strzelanie jest okropne w tej grze. Absolutnie okropne. No, to nie jest geopary, to na strzelanie, na szczęście. Słyszałeś, że Cyberpunk to FPS? Słyszałem. Gry offline. Najbardziej wierzytelne źródło informacji. Ja, daj spokój. Tak samo było z tym demkiem Detroit. Cały świat się zachwyca tym demkiem, wszyscy pozytywnie wypowiadają. A gry online co? Gra... najgorsza gra roku. No bo teoretycznie to nie jest gra, to jest teoretycznie nie gra. No. I po prostu znowu robią... fakt. Clickbaita. Czemu mnie nie osłaniasz, kurwa? Teammate'cie jebałem. Ale to ty masz wyszkajami. Kurwa, ja puszuję obiekty, ja muszę je z przodu. Halo, ja mam strzelbę, ja powinienem puszować. Ty powinieneś mnie osłaniać z tyłu. SMG. Ja ci dam SMG, kurwa. Surprise, motherfuckers! W stylu wołgi, kurde, stealth. Kurwa, jakbyśmy tam grę mieli na PC, to byśmy speedrun zrobili. Fajnie, że skoczył, zamiast się, kurwa, położyć. To jest jakiś granat może? Chyba, nie myślę. Nie? Nie byliśmy granatów?
się do jakiejś wianki. No kto do mnie strzela? Czekaj, ja tu ogarnę wianki, nie ma. No Wojtek zdychuj, Wojtek, puść. Przeładuj i chodź. A to ty. Jak jest reload? Samo się przeładowuje. A. Chyba tędy nie wejdziemy. Ten powinien wiedzieć, że się nie puszuje solo na 20 tepa! Jak cię uczył prom? Nieprawda. Kurwa, Wolfgang, awansowałeś na rank 8! O nie! Dawaj, pchamy. Okej. Okej. Alright. That actually worked. Gdzie się napadzie, czego się dziwić? Kurde, nie wiem. Zwłaszcza, że auto aima nie ma. O kurde. To już jest lipa. No, daję mu cztery. Wojtuś. Albo może. Wojtuś. To zdrada. They have a lock here. And I have a gun. Fajnie. No to ja sobie. Wcale nikt nas nie usłyszał. Ciekawe, gdzie oni wkładają te wszystkie magazynki. O nie, no musimy na raz. Dobra. Na jeden. Trzy. Dwa. Jeden. Taki miniboss coś jest. Vayamo compañeros. Nie o to chodzi. Wybuch jak solo w duty. O kurde, jak zaczęsło. Da się? Da się. Hey, I need a hand over here. Już, Wojtuś. Trochę się przypieki, jak tosty. Ciekawe, czy mogę zwalić ten poseł. O, mogę zniszczyć łapy, fajnie. Zrobię ten taki poseł grecki bez ląk. Będzie zwolnione tempo stylu Call of Duty? O Jezu. Czy będą podsadzone ładunki? Ready? Come on, let's go. You think you just come into my fucking house? You think it's that easy to take me out? Skyface? GTA Vice City?
Klecz jest nieśmiertelny. No my raczej nie jesteśmy nieśmiertelni. Aha, jest nieśmiertelny. Na prawo! Boy. What?! Opie, to nie jest Call of Duty, to jest Gears of War. To trzeba się ochronić za tymi okienami, no. To już był burz. Okay. Diabello compañeros. Ayuma shuwa shalalalalalai. Aye. Bayamo tompadello. Dlatego wolę myszkę. Przynajmniej z myszki wiem, gdzie strzelam. To samo kurwa ci gdzieś lata celowi. O kurde. Zrobisz. Don't even think about it. Slide it over. All right. Sam się zastrzeli? Here you go. To by było zbyt piękne. Brzmi jak pułapka. Choć co nie po to też, żeśmy tyle kurwa przepierdolili, żeby go mu odpuścić po tym wszystkim. Tak po prostu. No. To bez jaj. I trusted you, you piece of shit! Why the hell did you do it? Okay, look. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Move it. Alright. Ciekawe, czy jeśli ja bym wybrał, to jakby się to zmieniło? Żebyś do niego podszedł i byś umarł. Myślisz? Quick maths. A tak to ja umrę. Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli we dwójkę ocalić. Na pewno któryś z nas zginie, żeby był plot twist, nie? Żeby oceny były wyższe. No jest pistolet, no faktycznie. Wiem? No takie super przewidywalne. Put the fucking gun down! No. Put it down now. I will shoot him. Słyszę się. I will shoot him. Mam się podejść. Chcę zrobić po to tego. Pchnij. Pchnij, widzisz? Nice. Nice. Motherfucker. Każdego szkoda. Tak kończą
Cóż. Piknie. O kurde. No to teraz to lipa. Z całą armią walczyć. O! Motylki. Estupido! Wczytywanie PS4, dobra platforma. Dlaczego ja mam niebieski? Dlaczego to masz szybszy? No Wojtuś. No chciałem. No to z Uncharted będzie, no. W sumie podobna jak sekwencja powinien z Uncharted. Powinien wyciągnąć spluwę, kurwa, szczać do nich jak John Wick. No jest John Wick. Go fuck. To oni helikopter sprowadzili? No nie. A fuck. Woli. Co to jest? Call of Duty? Damn it, teraz nami się udzimy. Pierdolę, nie można sobie nosa wytrzeć, no. I have bad feeling about this. Siadaj! Wow, jaki Call of Duty. Jakby już tak jeździł, to na pewno wszystko strzela.
Okej, starałem, żebyśmy nie wpadli w krzaki. Zastrzeli coś, myśliwiec. Shit! That was close. You okay? Yeah, I'm fine. I'm fine. Hey, Emily! Red flyer! You guys are crazy! Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. Vincent, you're not gonna hear me say this often, but thanks. Spoko, ziom. You too, Leo. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily. You have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. All right, then. Cześć, się Stus. Co, myślisz, że będziemy dalej kumplami? Pewnie się zdradzimy. Sferajny? Zdradzimy się, zobaczysz. Na wątpię nie zamkną nas znowu w więzieniu. I wyjdzie A Way Out 2. Dokładnie. Znowu będziemy uciekać. Tylko, że tym razem będziemy w Guantanamo. O kurde. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. Leo, what? Yeah. We there yet? Yeah. Pewnie będą federali na nas ścigać. Niech zgodno, tak? Na to wychodzi. No tak. Tak, że już. No właśnie tak, że już. Zdradziła nas. Musimy ją zabić. Everybody stand down. A to co jest? Gordon z Batmana? Co? Ty chuju jebany, kurwa. Co? Ty szmaciarzu. No nie, no bez, nie.
co? Pierdolę, tak myślałem, jesteś kurwa sprzedajną dziwką. Co? Od samego początku wiedziałem. Jesteś kurwa śmierdział tak gównem. Dlatego, żeś kurwa miał osobną celę. What the... Czyli byłem tajniakiem. Ale miałem takiego dziwnego wąsika. Bo jesteś kurwa ubekiem jebanym. Faszysta. Czyli to był... Raczej nie wyliżę się z tego. Widzę, że ma dziurę w głowie. Sell it on a street corner? What are you, stupid? You that stupid? I get the bullet. It's all gonna rain down on you hard. You got it? Yes, I'm to get it, tylko... Słucham. Gry. He's not gonna say a word. Yeah, I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, to and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. Somebody move! I'll fucking kill him! You're making it worse for yourself. Angry. You're gonna pay for this. Fuck out. No fucking way. Tyle mają okazji, żeby cię zastrzelić. Get in the fucking car. Go.
fucking trust in you, Vincent! Leo, you need to calm down. Calm down? Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Leo, please. This is insane. I understand you're angry, but you got to realize that it's over, okay? Shut up, Vincent! You have nothing to say to me! You have nothing to me! I'm really sorry for everything. Please stop the car. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe you, you're fucking right. It's over. The entire police force is after you. There's no way out of this. I swear, Vincent, no more warning. Matko, co za plot twisty. Obaj umrzyjmy. Wrzucaj tą dwójkę! Szukaj. Pies chuje pan. Znajdę cię. Znajdę cię na strzelę. Kurwa. Zabiję cię.
do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out. Get out. Go. To takie trochę jak Gwiezdne Wojny, trzecia część. Nie oglądałem. Ale kojarzysz pewnie ten moment, gdzie Obi-Wan walczy z tym... Gdzie jest lawa? Mam wyższą ziemię. You're a dead man, you piece of shit! What about your son, Alex? Shut the fuck up! Don't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! O kurde, bez jaj. 1v1, szanowni państwo, mamy tutaj wielki pojedynek free for fall. Zobaczymy, jak zwycięży w tym starcie. Jak na razie podchodzą gracze coraz bliżej do siebie. Za moment pewnie znajdą się na mapie, szukają się, mogą się znaleźć. Widzimy, że gracze w opresji, czy uda im się przetrwać, może jednak będzie tutaj jakiś happy ending tego starcia w systemie Battle Royale. Pudło. Pudło mówisz? Czy to jest I mapa? Ja mam tak jak mapa. No, wyjdź kamperze. You were my brother, Anakin! Give up, Leo! This one out well! Haha! Shit! I'm just getting started! You're gonna pay for this! Wait, what? No i uciekła pipa. Przenosimy się na kolejną arenę. Ale mam recoil. Mam wyrównanie. No ja wiem, tak samo wytrzyma się za ty. Jak jest kurwa ustawione. Tak jesteśmy przechuje, że potrafimy kurwa 5 magazynków z MP5 kurwa przetrwać. Mamy te kamizelki. Betrayed me. Juked, man, juked. Ja
tylko leko dostać. Jakim cudem on go nie widział? Wystawał ponad ten boss. O, będziemy się bić teraz. I have the higher ground. Konsola już nie wyrabia tej walki. Tej walki dramatycznej. Chodź na gołe klaty. Na paluszki. Nie. Idealna muzyka do tego. No? Tajski boks. W tej grze było wszystko. Call of Duty, Tekken, kurwa. Nawet trochę Wolfensteina. Z kolana. Ale potem szczale już zdechnę. Czyli nie da się, abyśmy obydwoje przetrwali. Przykro mi. No sorry. Ale to ty mnie kurwa sprzedałeś. No. Czyli to ja jestem tym Anakinem. Tak. Ja jestem zdrajcą. Pójdę, panie księdzu, to nie jest odpowiednia. Mam gorszą wytrzymałość! O nie! Da się na przykład tak zrobić, żebym ja go wyruchał, czy ten, czy on, czy koniecznie on musi być tym policjantem? Chyba tak. To była jakaś zmiana w tym. Bo też głupie, że ty kogoś wyruchałeś, a potem ty na przykład wygrywasz tym starciem jak trochę taki trochę bad ending. To jakby to było na odwrót, że ja też mogę być osobą, która cię wrobiła czy coś. To by było fajne. No. Albo że... Ja na tylko z was zakończenia. Czyli albo ja wygrywam, albo ty wygrywasz. Ja zawsze wygrywam. Podałem ci wygrać. Złego partnera wziąć. Niech to szlak. Albo Leo zabija Wicy, albo Wicy zabija Leo. Thank you.
Czyli jednak jest wyjaśnienie. Co dalej? Sama celuje, nie. Tego trzeba było przytrzymać. Achmed. Chyba, że było jakieś ukryte na przykład zakończenie, jakby było, że w ogóle nie musisz tego naciskać, nie? Chyba po pół minuty się wyłącza skrypt. Może? Jest coś innego na może? Przykład, tak jak w Far Cry, że można zawsze grę skończyć w 10 minut. A to jest bo nic nie robisz. W sumie gra jest napakowana i z tyregami, więc się nie zdziwiłbym, jakby coś takiego było. No wiesz, że niektóre sekrety growe ujawniają się nawet po kilkudziesięciu latach. Także dziwiłbym się, jakby było jakieś super wypięte zakończenie. To nie ma za efekt. Kurde. Tak jak ta gra, co wyszła 20 lat temu, nie pamiętam tytułu, ale była taka gra przygotowa, tekstowana jeszcze tego, DOSa. I tam był taki super secret easter egg, który odkryli dopiero niedawno. I ten easter egg ujawniał jego nową grę i datę premiery. I oni znaleźli tego easter egga 3 miesiące przed premierą. I rzeczywiście ta gra wyszła później. Vincent. Hey, buddy. Hi. Hey. Linda, are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah. We're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. I'm fine. F.
Ładny widok na koniec. No, już błagałem. Dobra, dobry utwór był na koniec. W trakcie gry to prawie w ogóle nie słyszałem soundtrack. Taki sobie. Także, fuck the Oscars. Dobra. Piękne. Naprawdę. Szkoda, że na raz jest. No wiesz, żeby na drugie zakończenie to nawet nie warto. Jakby pokombinował z zakończeniami coś i z wyborami jeszcze bardziej. To może by było innego znajomego wziąć jakaś jeszcze raz, nie wiem, tak to. No to było piękne. Mająca, no dobra gra, no nie jest, nie coś tu nie jest 10 na 10. Co? Nie jest Majstersztyn, jest 10 na 10, to jest dobra gra. Ja bym dał 9. Ja może 8. Tak zasłużona 9 to na pewno. Ja bym dał 8, bo trochę zbyt liniowa. Co? No to już w sumie nawet więcej niż się spodziewałem, że dasz. Nie, naprawdę plot twist na samym końcu był świetny. Plot twist. Naprawdę. Aż mi się przypominają memy, gdzie ktoś miał nadzieję na powstanie gry koopowej, gdzie na końcu ci koopowi będą ze sobą walczyć. No i dostaliśmy coś takiego. No były fajne. Ja daję 9, to też 8. Nie wiem, niech Chad jest, czy oceni i wysiągniemy średnią. 8,5 na razie jest. Chad, ocencie, jak oceniacie A Way Out i zrobimy średnią naszych 3 ocen. Ja 9, to jest 8, a wy jak oceniacie? Dlaczego będziemy zaokrąglać? A very special thanks, Dice. Ale chwilę dyszkę. Dezen, cała jeszcze? Dezen 9,5. Jonsson Johansson. Czas można już wyciszyć. Ale ja jestem pod wrażeniem. Fajna gra. Ile czasu żeśmy grali? 5 godzin? Coś kadę. No, 5 godzin, 52 minuty, prawie 6. No, idealna druga. No. Ale faktycznie, no... Jak na taką filmową grę, to mogło być, powiedzmy, większa ilość wyborów. Heavy Rain coś takiego zrobił właśnie. A Heavy Rain jest grem na 10 godzin. Until Dawn też przecież próbował, tak. Fajnie. I najprawdopodobniej Detroit Become Human też takie coś zrobi. No. Przejdziesz raz, ale trzeba przejść drugi. Podobno Nier taki jest, że jak przejdziesz raz, to potem grasz innym bohaterem. Znaczy tak. Z tego co słyszałem, Nier przechodzisz za pierwszym razem, a później jak przechodzisz nową grę plus, to przechodzisz dwoma kolejnymi bohaterami i tam dowiaduje się nowych, powiedzmy, nowych ścieżek w historii. No. Jest zupełnie jak, powiedzmy, w przypadku Undertale, że każde kolejne przejście to jest zupełnie inna fabuła. O. Odkrywasz nowe karty, tak to powiedzmy. No jak na taką małą grę? No. Gdzie tu mamy... Jest interaktywny film, A Way Out. Okej, skończone jest w czasie 5 godzin, 52 minut. Status skończone. No to policzmy średnią w takim razie. Wyciągnę pierwiastek z pierwiastka. Całkę, kurwa, to jest gra za 30 euro, więc w sumie faktycznie to jest jakby nie patrzeć indyk takiej po taniości. Nie by indyk, ale widzisz jaka długa lista ludzi. No. Jajca indyku i ciepluje się rozmywa. Dobra. A jest już niedługo? Trzeba będzie znowu nockę zarwać w czerwcu. No, czekaj, tu 9,5, tu. Dobra, podzielić na 3. Tyle. Jakie 6,5, co ty kurwa? Chwila, bo przecież
Okej, okay, ich cen ocena to jest 9,75. Naukowy. Plus 17. 9,75. Chwila, nie. Ja to na tym zrobię. 9,75 plus 9 plus 8 podzielić przez 3, średnia 81. To zakrąglić do 9. Do 9, no to 9. Uczciwa ocena, wydaje mi się. LA Audi jest naprawdę świetnym tytułem, jak dla mnie. Nie jest perfekcyjny, ale jest świetny. Która gra daje możliwość koopa przez internet? Każda. No, każda. Chyba ci chodziło o coach koop. No dokładnie, taki teoretycznie kanapowy. Też każda na konsoli. Niemal każda gra koopowa na konsoli ma split screen. Ale nie, plot twist jest naprawdę niesamowity. Nie spodziewałem się takiego obiotu sytuacji. Gdzie tylko jedna osoba może kupić grę, a druga może po prostu zagrać jako gość. A, no faktycznie w takim sensie. Że jedna, osoba kupuje, a dwie osoby mogą zagrać na tej jednej kopii. To też jest trochę tych gier. Nie ja za sobie... dużo, ale... Znaczy pewnie są jakieś, ale sobie nie przypominam, żeby coś takiego było. Bardziej to jakieś gry free to play. Będziesz grał na streamie w Turbo? No. Przejdziesz kampanię, powodzenia. I na VR-ze też. VR ma oddzielną kampanię. No właśnie wiem. Dlatego dwie osoby zrobiłem. I zastanawiam się, gdzie powinienem to jak manię właśnie wpisać. Jaką zwykłą. Do jakiej kategorii. Wyścigi. Wyścigi? To się tak zrobi. Jest taka kategoria. Bo mało jest piękne. Mało jest piękne. No było coś takiego. Ale nie, A Way Out według mnie świetny tytuł. To jeszcze nie mogę doczekać, aż będziesz się wkurwiał na Trackmanie. Turbo to jest najtrudniejsza kampania, jaką grałem wszystkich Trackmanii. Tutory są tak popierdolone. No to wybija. No. Więc tak to wygląda. Away ja ukończone wczoraj, Mass Effecta ukończyłem. Usiądę jeszcze. Usiądzisz sobie. Dobrze, że deszcz nie leje, chyba. Jeszcze nie leje. No, trzeba nie wytupcać, ale jeszcze ci zrobię kilka rzeczy. Co ty mi zrobisz? Dobrze. O kurde, idę stąd. No dobra. Coś się kończy, coś zaczyna. Ale nie, prawdę mówiąc, ja będę wyczekiwał jakieś informacje o kolejnej grze od pana Fireza i kolejnej informacji na temat jej Origins. Originals. Kolejnego. O, nie prawda, mam całkiem przyzwoite tytuły. Bez mikrotransakcji. Oj, marketing mu strasznie pomógł. Ale zobaczymy, co ten pan Fez zrobił, bo wcześniejsza gra Brothers Tales of the Sun też podobna była bardzo dobra. Też koopik taki. Też taki koopik. No nic, jest 9, już będę kończył strumyczka, bo i tak już ciągnę go trochę. Także co? Cześć. Cześć. Do zobaczenia i... Cześć. Cześć.